Dzień dobry, witam. Moje nazwisko Jacek Bartosiak. Gościem moim, czy rozmówcą moim jest pan profesor Andrzej Nowak, a przedmiotem naszej... Witam panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. A przedmiotem naszej rozmowy, no przede wszystkim, będzie cały szereg zagadnień związanych z najnowszą książką pana profesora, pokazuję. Polska i Rosja, sąsiedztwo wolności i despotyzmu, X-XXI wiek, wydawnictwo Biały Kruk i ogrom wiedzy. I szczerze mówiąc, gdy przeczytałem książkę, zwłaszcza ostatnie rozdziały, sprawy jak najbardziej bieżące. No, rzeczywiście budzi naturalnie największe zainteresowanie to, co bliższe naszym czasom, a w kontekście tych dramatycznych wydarzeń, które zwłaszcza przez pryzmat chyba wiedzy, specyficznych umiejętności pana doktora, być może wnikliwiej można śledzić teraz te wydarzenia związane z wojną narzuconą przez Rosję Ukrainie i w pewnym sensie całemu światu, a w każdym razie całemu naszemu regionowi, to właśnie ten kontekst sprawia, że to spojrzenie na wydarzenia najnowsze jakoś zachęca do rozpoznania rzeczywistości współczesnej w kontekście wydarzeń ją poprzedzających, bo tak jak staram się wykazać, nie da się zrozumieć tego, co dzieje się na Ukrainie w tej chwili, tego, co robią Ukraińcy i tego, co przede wszystkim robi Putin, co robi państwo rosyjskie, co robi bardzo duża część Rosjan popierająca Putina. Nie da się tego zrozumieć bez historii. To nie powstało znikąd, to nie jest zjawisko, które jest uwarunkowane tylko przez kwestie ekonomiczne, przez kwestie strategiczne, choć te są oczywiście niezwykle ważne, ale ma także swoje podłoże historyczne i to właśnie staram się analizować. Rozumiem, że najwięcej zainteresowania mogą budzić te epoki nam bliższe, czyli wiek XX w szczególności, czy koniec wieku XX, rozpad Związku Sowieckiego i tworzenie się w pewnym sensie nowej wersji Imperium Rosyjskiego. To jeden z rozdziałów dotyczących już najnowszej historii, tej już po II wojnie światowej, rozpoczyna się od przypomnienia wiersza Czesława Miłosza, Centrfoga bodajże z tomiku Kroniki, który opowiada o tym parciu Imperium Rosyjskiego w różnych jego wydaniach na Zachód, po trupach, złamaniem cywilizacji, złamaniem tych wszystkich związanych z kulturą naszą dokonań i wartości, a jednocześnie w takim, można powiedzieć, poczuciu, że z jednej strony jest to imperium prymitywne, niecywilizowane, a z drugiej strony mające wielkie osiągnięcia. I to ja tak czytam przynajmniej te poezję Miłosza. Bardzo mnie pan zainspirował, szczerze mówiąc, przy przytoczeniu tego wiersza, bo mam takie wrażenie, że tutaj w tym naszym regionie świata jest albo ten wiersz się realizuje, albo arebur powinien być zderealizowany, czyli w drugą stronę powinno to być. Jak pan postrzega, skoro książka obejmuje właściwie 1000 lat tego obszaru między Bałtykiem a Morzem Czarnym, jak pan postrzega, czy to jest gra w sumie zerowej, czy jest możliwość współistnienia, czy jednak to jest zawsze parcie lub odparcie tego parcia, jak tak z punktu widzenia syntetycznego by pan to określił, panie profesorze? No z jednej strony sam pan doktor zwrócił uwagę na charakterystyczne w wierszu Miłosza podkreślenie tych elementów pewnego rodzaju dzikości, ale z dzikością kojarzymy też siłę, brutalną siłę, prawda? To nie jest zjawisko, które łączy się tylko z Rosją, ale przecież to jest zjawisko, które w historii występuje, no można tak powiedzieć, od zawsze, odkąd jest pisana historia. Czekając na barbarzyńców, to wiersz Konstantinosa Kawafisa, opisujący taką grecką perspektywę ze starożytności, prawda? Gdzieś są ci barbarzyńcy, którzy swoją brutalną siłą mogą wejść do cywilizacji i cywilizacja ma swoje metody, swoje techniki, żeby powstrzymywać ten napór, ale w pewnym momencie pęka, ulega pod uderzeniami tego, co jest postrzegane jako barbarzyńska naga siła. To oczywiście jest spojrzenie tradycyjne. Wiemy, że w XX wieku to spojrzenie zostało zakwestionowane przez perspektywę wielokulturowości, wielu cywilizacji, a więc raczej nie myślimy o Rosjanach tylko, czy o Rosji w kategorii jakiejś barbarzyńskiej, dzikiej siły, czy tak jak to ujmował Mickiewicz na progu XIX wieku,
pustej, białej karty, którą dopiero możemy zapisać jakimiś naszymi ideami dobrymi lub złymi. Nie, Rosja tworzy niewątpliwie odrębną wspólnotę kulturowo-cywilizacyjną, ale ta właśnie wspólnota kulturowo-cywilizacyjna sama siebie postrzega jako młodszą, prężniejszą, bardziej dynamiczną. W związku z tym ta dzikość nie jest zarzutem, który by wielu Rosjan obrażał, ponieważ sami identyfikują się właśnie z tymi siłami witalnymi, których już starej, stetryczałej, przepraszam za określenie, Europie brakuje. Bardzo często w kulturze rosyjskiej takie przeciwstawienie występuje. Nowa, energiczna Rosja, czasem przedstawiająca się świadomie jako barbarzyńska, uderza na tą słabą, stetryczałą Europę. Takim najsłynniejszym przykładem tego spojrzenia jest wiersz Scytowie Aleksandra Błoka z 1918 roku, przerażający w swojej wymowie, ale bardzo zachęcam każdego, kto chce zrozumieć tę perspektywę, którą sama kultura rosyjska przyjmuje w odniesieniu do swojej ekspansji, do swojego zderzania z Europą, to bardzo zachęcam, by przeczytać wiersz Błoka Scytowie ze stycznia 1918 roku. Czy można wobec takiej sytuacji, w której nasz sąsiad, bo jednak z Rosją sąsiadujemy, przez Kaliningrad realnie sąsiadujemy, w tym sensie na pewno możemy mówić o sąsiedztwie z Rosją, a historycznie to sąsiedztwo jest tym bardziej oczywiste, niezależnie od tego, że mamy także bezpośrednich sąsiadów w postaci Białorusi, Litwy i Ukrainy. To jednak geopolitycznie i historycznie Rosja pozostaje naszym sąsiadem, przynajmniej od momentu, kiedy Moskwa w Rosję się przekształca gdzieś na przełomie XVI i XVII wieku, to się sąsiedztwo ciąży nad nami coraz bardziej. Czy możemy sobie wyobrazić, tak jak pan redaktor pyta, relacje, w których nie będą to relacje oparte na zderzeniu, właśnie na zderzeniu dwóch granic cywilizacyjnych, dwóch kultur, zderzeniu, które Rosjanie postrzegają jako ofensywę swojej właśnie siły witalnej, młodszej od starej Europy, a my postrzegamy jako rolę przedmurza, można powiedzieć, tej starej cywilizacji, z którą się w jakiejś mierze identyfikujemy, najczęściej w pełni po prostu się identyfikujemy. To jest pytanie, na które nie jest łatwo uzyskać jednoznaczną odpowiedź, można raczej wyrazić swoje intencje. Moje intencje są takie, że powinniśmy bronić naszego miejsca na mapie, naszego miejsca w historii, naszej tożsamości z przekonaniem, że kiedyś to, o co pan zapytał, będzie możliwe, że Rosjanie odnajdą swoje miejsce w Europie, które nie będzie oparte na antagonizmie, ale muszą przekonać się, że ich projekt imperialny wyczerpał swoją brutalną siłę, że ta siła już nie jest siłą realną. I myślę, że jesteśmy blisko tego momentu. Mam taką nadzieję, oczywiście to pan zapewne wie lepiej ode mnie, czy te nadzieje są płonne, czy nie, a przede wszystkim przekonamy się o tym lub następne pokolenie się przekona o tym w pełnym świetle wydarzeń, które nastąpią w następnych latach. Czy rzeczywiście ta siła imperialnej ekspansji Rosji już się wyczerpała ostatecznie? Widać, że buksuje ta imperialna machina. Do tej pory odnosiła sukcesy i na tym polegało połączenie tej imperialnej ekspansji ze specyficzną, bardzo niedobrą i oczywiście antagonistyczną wobec naszej kulturą polityczną w Rosji. Nasza kultura polityczna jest oparta na obywatelskości, na wolności, czasem nadużywanej, wiadomo, miewamy z tym historyczne problemy, wiemy, że nie wszyscy z niej korzystali w naszej historii, że jest to twór związany z szlacheckim dziedzictwem Rzeczpospolitej, ale w żadnym kraju innym w Europie nie było tylu obywateli i nie było tak aktywnej przez tyle wieków samorządności, jak właśnie w Rzeczpospolitej. A Rosja odwrotnie rozwija swoją kulturę polityczną na autokracji, na samodzierżawiu, na tym, że jest jeden władca i reszta to de facto niewolnicy, a w każdym razie poddani tego władcy. I ten epigraf, ten wstęp, czy motto raczej, które zamieściłem z kolei z innego poety rosyjskiego, Michała Lermontowa, który krytycznie się właśnie do tej kultury politycznej rosyjskiej odnosił, właściwie najzwięźlej wyraża jej sens. No, pocieszamy się tym, my Rosjanie, mówi Lermontow, że
choć jesteśmy niewolnikami, to jesteśmy niewolnikami cara wszechświata, więc to jest dla nas pociecha, że nasz car wygrywa, podbija kolejne narody. Otóż kiedy przestanie podbijać narody, kiedy przegra, i to przegra w sposób bezdyskusyjny, wtedy Rosjanie przestaną czuć się pocieszeni niejako w swoim zniewoleniu przez fakt, że podbijają inne narody, i wtedy może zmieni się ich kultura polityczna. Na ten moment liczę, ale trzeba najpierw zatrzymać imperium. Trzeba odwrócić ten ciąg sukcesów, na którym także Putin buduje swoją popularność. Bo dlaczego jest popularny w Rosji? Bo do tej pory zawsze wygrywał. Nie miał powodu niczego się wstydzić w ramach tej kultury politycznej, o której mówię. Podbijał kolejne tereny, nie napotykał oporu, Zachód mu ustępował. Polska czy region cały był podzielony wewnętrznie, niezorganizowany, więc odnosił sukcesy, którymi mógł się legitymować wobec swoich poddanych. Widzicie, znowu jestem carem, jeśli nie wszechświata, to w każdym razie w tej sferze Eurazji dominującym. I nikt mi nie stawia skutecznego oporu. To jest moment, w którym być może się to zmieni i wtedy nadzieja na pozytywną odpowiedź na pana pytanie, na takie relacje o sumie niezerowej, w której będziemy mogli się spotkać, budowaniu czegoś innego niż imperium i walka z tym imperium. Dokładny tutaj wspomniany przez pana profesora cytat z wiersza Lermontowa, to nadejdzie czas i z dumą powiesz sam, niech będę niewolnikiem, ale niewolnikiem cara wszechświata, prawda? Bardzo dobrze oddaje istotę rzeczy i ten napór de facto nieunikniony. Ja skłaniam się do myślenia, że to gra w sumie zerowej, chyba jestem pesymistą historycznym. Ale wrócimy do tego, bo będę chciał troszeczkę rozwinąć jeszcze ten wątek, który pan wspomniał, też w kontekście przykładów historycznych, ale to tak awansem chcę zapowiedzieć, że na pewno chciałbym porozmawiać z panem profesorem o tym, czy mamy podobieństwa historyczne? Czy ten moment, w którym jesteśmy, skłania pana do myślenia, że jakiś fragment historii, może Smuta Wielka, prawda, przed Romanowami, jest podobna do tego, gdzie jesteśmy w tym momencie, a może Ruś Kijowska? Sam jestem ciekawy. Natomiast chciałem państwu przede wszystkim powiedzieć i zdradzić kilka bardzo interesujących rzeczy, które mnie zaciekawiły. W ostatnim rozdziale książki, o której rozmawiamy, który to dotyczy już III Rzeczpospolitej, naszego państwa odzyskanego po 89 czy 91 roku, pan profesor bardzo szczegółowo odtwarza, ja bym to nazwał, wielką strategię państwa rosyjskiego. I to już za Jelcyna, nie tylko, bo te elity rosyjskie myślały w tych kategoriach, jak wrócić wpływami, jak pomyśleć o stronie energetycznej, o wpływach energetycznych, jak odbudowywać później wpływy imperium, jak wrócić do gry kontynentalnej, używając języka geopolityki. Ale najbardziej ciekawe jest to, jaki był stosunek naszych polityków i naszych elit do tego. Tam jest wspomniany Wałęsa, tam jest całe dyskusje o wycofaniu wojsk rosyjskich, tam jest próba, zdaje się, prezydenta Ukrainy nawiązania. Jakby pan profesor coś więcej mógł powiedzieć, bo wydaje mi się, że to dla słuchających będzie bardzo ciekawe. Nie ma, moim osobistym zdaniem, nie ma tego wystarczająco dużo w debacie publicznej w Polsce, a mamy czasy, że prawda, będziemy dokonywać pewnej rewizji doktryny ULB, być może poszerzać ją bardziej ambitnie na przykład. Tak? Bardzo dziękuję, że zwrócił uwagę pan doktor na ten rozdział, bo rzeczywiście zależało mi na przypomnieniu pewnych rzeczy, które nie są gdzieś w zamierzchłych czasach, w sferze legend, ale dotyczą naszej rzeczywistości, tej, w której żyje zapewne większość z potencjalnych czytelników tej książki, no bo wystarczy mieć 30 lat, żeby to potwierdzić, bo mówię w tym rozdziale o wydarzeniach z lat 1991-2022, koncentrując się głównie na tym okresie do 2014 roku. Otóż to jest czas, w którym Rosja już po rozwiązaniu Związku Sowieckiego kontynuuje wiele elementów strategii, które przez Związek Sowiecki tworzone długofalowo dyplomacją Związku Sowieckiego, innymi także metodami dyplomacji gospodarczej, agenturalnych działań, z kolei kontynuowały jeszcze wcześniejsze geopolityczne, powiedziałbym, techniki kontroli tego kluczowego odcinka łączącego Imperium Rosyjskie z centrum Europy. No bo zwłaszcza irytuje mnie, kiedy pojawiają się takie
takie, prawda, sugestie, że Polacy jako źle rozwiązali swoją historię, swoje stosunki z Rosją, bo przecież Finlandia inaczej, lepiej, łatwiej, albo powiedzmy Węgry inaczej, lepiej, łatwiej rozwiązują te stosunki. No, wystarczy to, akurat pan doktor no, lepiej wie niż pewnie ktokolwiek inny, wystarczy spojrzeć na mapę, że miejsce Polski w stosunku do Rosji jest takie, że każda próba utrzymania imperialnej pozycji Rosji musi wiązać się ze zniewoleniem Polski. Po prostu musi. Węgry są tutaj niekonieczne, ten odcinek południowy jest ważny, ale niekonieczny, a odcinek północny przez Finlandię no nie ma niemal żadnego znaczenia dla Rosji, zupełnie peryferyjne. Więc stąd właśnie dramatyzm tych stosunków i stąd także trwałość technik rozwijanych przez Imperium Rosyjskie, żeby ten kluczowy odcinek utrzymać pod kontrolą, pod wpływami. W 1991 roku te najważniejsze techniki, które można przypomnieć po prostu, łączą się po pierwsze z tym, ażeby nie dopuścić do zbliżenia na osi Warszawa-Kijów. To była kluczowa gra ze strony dyplomacji prezydenta Jelcyna i tutaj Jelcyn na pewno nie był gorszym patriotą Imperium Rosyjskiego od Putina czy od poprzedników z okresu Związku Sowieckiego. Choć miał swoje inne zalety, powiedziałbym, o których później mogę powiedzieć, ale na pewno nie był politykiem jakimś nieroztropnym z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego. Otóż Jelcyn w momencie, kiedy zarysowała się taka perspektywa możliwego sojuszu między Kijowem a Warszawą i to w momencie, kiedy Kijów był mocarstwem atomowym, bo pamiętajmy, że w 1991 roku Kijów dysponował większym arsenałem nuklearnym niż Wielka Brytania, a w każdym razie porównywalnym na pewno z Wielką Brytanią. I prezydent Krawczuk, oczywiście wywodzący się z nomenklatury, jak prawie wszyscy wtedy liderzy polityczni krajów postsowieckich, w imię gry geopolitycznej, która miała jego pozycję umocnić, no i w związku z tym także pozycję kraju, którym zarządzał, sam zaproponował tego rodzaju no, zbliżenie między Kijowem a Warszawą, które mogłoby być oparte także o, właśnie o potencjał nuklearny jednego z tych krajów. I to jest moment, który Lech Wałęsa wykorzystuje do swojej gry, gry, która nie jest całkiem absurdalna, czy powiedziałbym pozbawiona sensu. Gry, której celem jest z kolei uzyskanie przynajmniej no, jakiegoś łagodnego, ale jednak zaznaczonego przez Rosję kiwnięcia głową. Tak możecie zmierzać w kierunku Zachodu, możecie iść w stronę NATO. To było coś za coś. Wałęsa zrezygnował z tego zbliżenia z Kijowem, na czym ogromnie zależało Jelcynowi, ale uzyskał od Jelcyna, który wtedy był w Warszawie, to jest początek lat 90., takie jednorazowe, później się z tego co prawda Moskwa wycofywała, ale padło to zdanie, no możecie iść do NATO. Wiemy, że z prezydentem Wałęsą kojarzone są niestety nie bez racji pomysły na NATO bis, różne takie powiedziałbym bardzo skomplikowane manewry polityczne, których tła głębokiego nie umiem śledzić, bo nie mam wiedzy zakulisowej. Ale w tym konkretnym przypadku rzeczywiście prezydent Wałęsa uzyskał od Borysa Jelcyna w zamian za to zdystansowanie się od Kijowa. Uzyskał zgodę rosyjską na pójście Polski w kierunku zachodnich struktur bezpieczeństwa. Ktoś może się oburzyć. A po co nam zgoda Rosji na jakikolwiek nasz ruch w kierunku Zachodu? No widzimy to choćby teraz na przykładzie Ukrainy. Mocarstwa zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, Departament Stanu nastawiony niesłychanie konserwatywnie, zachowawczo w tym sensie, przyjmuje logikę stref wpływów. To jest strefa wpływów Moskwy, czy to jest Moskwa czerwona, biała, czy niebiesko-biało-czerwona, ale w każdym razie to jest strefa wpływów Moskwy i trzeba najpierw Moskwy zapytać o zgodę, zanim tutaj postawimy naszą stopę. To było nastawienie amerykańskie, bardzo mocno wtedy akcentowane i dzisiaj przecież Szkoła Realistów
na czele z Johnem Mearsheimerem, czy właściwie Kissinger, jego mistrz do pewnego stopnia, tę samą myśl wyraża, że właściwie błędem było to, że NATO się posunęło na zachód, a już dramatycznym błędem było to, że zainstalowano jakieś wojskowe instalacje amerykańskie na tych terenach, które niegdyś należały do bloku sowieckiego, bo Rosja to odrzuca, Rosję to denerwuje i prowokuje konflikty. To jest sposób myślenia w kategoriach stref wpływów i trzeba się z nim liczyć, trzeba go przełamywać, ale jeżeli nie można przebić muru głową, to trzeba ruszyć głową i no właśnie uzyskać jakąś formę obejścia tego muru. I to w istocie stało się dzięki tej wizycie Jelcyna w Warszawie. Ale cena była bardzo wysoka. Jeszcze raz przypomnę, to jest punkt pierwszy rosyjskiej strategii w stosunku do tej kluczowej linii prowadzącej na zachód. Nie dopuścić do osi Warszawa-Kijów. W zamian za to nawet gotowy był Jelcyn zgodzić się chwilowo na polskie wejście do NATO. I w tym samym momencie warto to skomentować w ten sposób, że Zbigniew Brzeziński w tamtym czasie, czyli początek lat 90. mówił, że dla Polski ważniejsze jest utrzymanie sojuszu z Kijowem niż wejście do NATO. To bardzo ciekawy moment, no bo wiadomo, że Brzeziński popierał potem wejście Polski do NATO, ale na samym początku lat 90. podkreślał, lepiej trzymajcie się tej osi z Kijowem, bo to jest strategicznie ważniejsze. Realność widział w tym pewną, tak? Realność tej części świata, realną siłę potencjalną. Tak? Tak. Jeśli można, tylko jeszcze dodam tę drugą i trzecią linię, to już bardzo krótko, bo się może rozgadałem za bardzo, linię postępowania Rosji po 91 roku w sprawie utrzymania wpływów, kontroli na terenie Polski i całego regionu. Ta druga linia bardzo inteligentnie przez Jelcyna podtrzymywana, to było podkreślenie, że to jest strefa wpływów Rosji wciąż jeszcze, już realizowana nie za pomocą czołgów, bo to już było właściwie w momencie, kiedy przedyskutowana została i realizowana była w końcu sprawa ewakuacji wojsk rosyjskich z Polski. Tutaj raczej strona polska opóźniała ten proces, premier Mazowiecki wspólnie z generałem Jaruzelskim. Tu jest ciekawy wątek, który zdaje mi się, pan wspomina, panie profesorze, że była obawa też przed rewizjonizmem niemieckim na swój sposób. Było to rozgrywane, tak, że były obawy w rządzie polskim ówczesnym, że za szybkie wycofanie wojsk rosyjskich doprowadzi do pewnej próżni i Niemcy wymogą na nas różne kwestie, tak? Tak, tak. To była wtedy żywa obawa. Czy ona była nieuzasadniona? Nie mogę tego całkiem odrzucić a priori. No pamiętajmy, że mówimy o momencie najpierw jeszcze przed wizytą Kohla w Warszawie, przed podpisaniem nowej umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Wciąż jeszcze była obawa, czy ta granica negocjowana z RFN-em jeszcze przez Gomułkę w listopadzie 70 roku i w grudniu 70 roku utrzyma się w sytuacji, kiedy Niemcy się zjednoczyły. Więc stąd no właśnie takie, a nie inne zachowanie premiera Mazowieckiego, który wspólnie z generałem Jaruzelskim wizytował garnizony Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego na zachodniej granicy Polski. Muszę to powiedzieć do naszych widzów. Wydaje się, że to jest świat kompletnie stary, archaiczny, że takie były przemyślenia, a to ledwo wczoraj, prawda? Ile się na naszym Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, w naszej części świata dzieje. Teraz mamy wojnę, Ukraina, na dodatek Rosjanie mogą przegrać. Przesuwa się to jak na suwaku. Fascynujące, ale chciał pan wspomnieć o trzeciej linii jeszcze, panie profesorze. Tak, tak, więc właśnie skoro nie czołgi, bo te się wycofują, te czołgi rosyjskie w końcu, no akurat się to symbolicznie zbiegło ze smutną datą wyborów, w których SLD wróciło do władzy, czyli partia postkomunistyczna, i to pokazało jeszcze tę ukrytą linię wpływów geopolitycznych rosyjskich. No zostawiane tutaj było pewne dziedzictwo zniewolenia mentalne, polityczne, społeczne, zaplecze panowania moskiewskiego w Polsce związane z PZPR-em. No to nie jest tak, że to jest partia patriotów, którzy na pierwszym miejscu stawiają niepodległość, tylko to jest partia rządząca tym krajem przez 40 kilka lat,
z nadania moskiewskiego i w dużej mierze związana mentalnie z tym podporządkowaniem Moskwy. Wiadomo, że część oczywiście kolejnych pokoleń, powiedziałbym, PZPR-owskich stopniowo wydobywa się spod tego, powiedziałbym, uroku czy tradycji, ale nie można całkiem tego zlekceważyć, więc ten moment, który akurat zbiega się z wycofaniem ostatnich oddziałów sowieckich z Polski, znaczy rosyjskich już z Polski, moment wyboru SLD, powrotu do władzy, warto tutaj podkreślić. Ale mnie chodziło o to, że Jelcyn w tym czasie, w 1991 roku, proponuje wspólnie z premierem Francji, wtedy to była wpływowa osoba, no, na ogół premierów Francji się nie pamięta, ale ten premier akurat był bardzo wpływowy, Edouard Balladur, proponuje pakt, w którym Rosja i Francja będą wspólnie gwarantami przestrzegania praw mniejszości w Europie. Na terenie Europy Wschodniej, to Rosja będzie tym sędzią pilnującym przestrzegania praw mniejszości. Więc to jest jakby wstęp do tego, co dzisiaj realizuje Putin na Ukrainie. Mamy prawo denazyfikować, mamy prawo rozliczać te niebezpieczne, radykalne tendencje, które zagrażają prawom człowieka i to Putin, prawda, jest tym, który będzie te prawa człowieka egzekwował na terenie Ukrainy. Przy błogosławieństwie mocarstw kontynentalnych zachodniej Europy, które są zainteresowane udziałem Rosji w systemie bezpieczeństwa dla stabilizacji ich, prawda, własnych interesów, można powiedzieć. I bardzo chętnie w ramach czystej hipokryzji, no bo nikt w Paryżu, czy w Londynie, czy w Waszyngtonie nie wierzy w to, że Putin, czy wcześniej Jelcyn, to jest jakiś wzór przestrzegania praw człowieka. Ale ponieważ pełne mają usta zawsze frazesów o prawach człowieka, o prawach mniejszości, te środowiska polityczne, które dominują na salonach zachodnich, medialnych i politycznych, no to chętnie, że tak powiem, pokryją tymi frazesami faktyczną zgodę na rosyjską strefę wpływów w Europie Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej i temu miał służyć pakt Balladur-Jelcyn. On się nie zrealizował, dlatego że akurat osłabły wpływy Balladura w polityce francuskiej, a Jelcyn przeżył kryzys wewnętrzny swojej władzy w związku z próbą puczu w 1993 roku. I na szczęście dla nas tego rodzaju pakt nie został zawarty. No ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby formalnie taki pakt powstał zachodnio-wschodni, w którym Rosja ma prawo kontrolować przestrzeganie praw mniejszości w Polsce. Od samego początku naszej rozmowy właśnie to pytanie chciałem zadać panie profesorze i pozwoli pan, że rozbuduję je trochę. Wspomnieliśmy o tym, co się działo w latach 90. Sytuacja, gdzie będziemy, była bardzo niepewna. Bardzo szybko się w ostatnich latach przyzwyczailiśmy, że jesteśmy na Zachodzie, w Unii Europejskiej, w NATO, ale sytuacja była mocno niepewna. Rosjanie jednak chcieli się utrzymać w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby wpływać na kontynent europejski i uzyskiwać z tego profity polityczne. No i to może być szokujące dla niektórych naszych widzów, ale de facto w grudniu 2021 roku minister Ławrow zażądał strefy wpływów rosyjskich aż do Odry wraz z wycofaniem się instalacji wojsk amerykańskich i w ogóle NATO, a zatem no, doprowadzenie być może bardziej na miękko, ale w drodze ultimatum do nowego układu, gdzie prawdopodobnie wpływy polityczne rosyjskie nad Wisłę by wróciły i powoli przenikały, przesiąkały do naszego życia politycznego i gospodarczego. I dlaczego o tym mówię? Chcąc pana zapytać, czy porównywałby pan to do jakiegokolwiek okresu w historii, tysiąca lat w naszej części świata, gdzie Rosja zachowuje się, jakby była w pełni przekonana, że układ sił zmienił się na jej rzecz, stąd ultimatum, uzależnienie gazowe, czyli realizacja doktryny Falina, tak? Skuteczna, no, widać co się dzieje z Niemcami, z Europą Zachodnią. Rozbudowa wojska Serdjukowa i Szojgu, więc Rosjanie zdają się mieć wrażenie, że mają dominację w tej części świata, a Amerykanie no, nie bardzo chcą i na to być w pełni. Ukraina jawi się jako państwo słabe, no więc Ławrow, jak pan świata, składa te ultimatum. W Polsce zostało przyjęte to z takim szokiem, że nawet nie wierzono, że ktoś może tak żądać w 2021 roku, wręcz, tak? Tymczasem zażądali, a potem chcieli to poprzeć kampanią przymuszającą wobec Ukrainy wojenną, która oczywiście potoczyła się, znaczy oczywiście, jesteśmy zaskoczeni, potoczyła się zupełnie po ich myśli i sytuacja jest w grze. Właściwie Rosja być może jest na drodze do upadku, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Niesamowite przemiany.
niesamowite zmiany sił, układu sił, percepcji, właściwie rewolucje dokonujące się kolejne, które może doprowadzą do tego, że będziemy mieli prawdziwą Ukrainę, która być może odzyska Krym i Donbas, która być może złamie właśnie projekt imperialny rosyjski. Czy do czegoś możemy to porównywać, panie profesorze? Czy to jest zupełnie historia samopisząca się po raz pierwszy? No oczywiście wszelkie analogie historyczne są ryzykowne i bywają mylące i to zastrzeżenie trzeba uczynić od razu na wstępie rozważań, do których namawia mnie pan doktor. Ale myślę, że pierwszym symbolem tej postawy Rosji, którą doskonale reprezentuje właśnie minister Ławrow, jest przyjęty w końcu wieku XV herb dwugłowy orzeł, przyjęty z Bizancjum, upadającego wtedy Imperium Wschodnio-Rzymskiego, w przekonaniu, że Moskwa, bo wtedy jeszcze ten ośrodek imperialny nie nazywał się Rosją, tylko Moskwą, że Moskwa może być drugim imperium równoległym do istniejącego już wtedy na Zachodzie, istniejącego od 800 roku, od czasu koronacji Karola Wielkiego w Rzymie, Imperium Zachodniego, a więc naprzeciwko Imperium Zachodu ogłasza swoje aspiracje nowe Imperium Wschodu. Skoro tak, no to dzielimy, prawda? I zaczyna się to dzielenie w bezpośrednich negocjacjach dyplomatycznych Moskwa-Wiedeń, no bo wtedy to Wiedeń był stolicą, przede wszystkim Wiedeń, dwór cesarzy z dynastii Habsburgów. Przemieszczał się po Rzeszy Niemieckiej, ale głównie rezydował w Wiedniu, a więc posłowie z Moskwy jeżdżą do Wiednia, żeby negocjować sojusz i podział wpływów na terenach, które zajmuje dynastia Jagiellonów wtedy, pomiędzy Wiedniem a Moskwą. Jak podzielić ten obszar? Te negocjacje zaczynają się mniej więcej w latach 70. XV wieku i właśnie już pod hasłem, no musimy porozumieć się jak równy z równym. Ja tworzę jedno imperium, Iwan III, bo to władca o tym imieniu właśnie przyjął herb dwugłowego orła z Bizancjum, ten imperialny herb. Rozmawiam z cesarzem Zachodu o podziale tego terenu, który nam przeszkadza, bo jest między nami i powinien zostać jakoś podzielony. Strefa pomiędzy, tak zwane. Tak. Węgry dla was, Czechy dla was, no bo te stare królestwa były pod panowaniem rodziny Jagiellonów. Natomiast Litwa cała, czyli tereny dzisiejszej Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, w całości dla mnie, prawda? A z koroną polską to jeszcze zobaczymy, czyja ona będzie, prawda? Czyli z tą Polską właściwą, jeśli można tak powiedzieć. Tak zaczynają się te negocjacje 500, właściwie 50 lat temu, więc to jest historia stara. Potem następują już konkretne umowy o podziale, na przykład z wielkim, ostatnim wielkim mistrzem rezydującym w Królewcu, Albrechtem Hohenzollernem, między Wasylem III, synem Iwana III, a właśnie Albrechtem Hohenzollernem, w sprawie podziału całego państwa polsko-litewskiego. Iwan chce finansować Albrechta, żeby ten wspólnie z, przepraszam, Wasyl, żeby wspólnie z Moskwą zaatakował wtedy, czyli w roku 1517, państwo polsko-litewskie. I tak możemy śledzić poprzez kolejne stulecia, aż do oczywiście tragicznego wieku XVIII, te próby porozumienia Moskwy z zachodnimi partnerami w sprawie podziału, albo podziału stref wpływów, albo dosłownie podziału terytorium, już wchłonięcia terytorium. Wy kawałek, my kawałek. No, rozbiory realizują ten podział w najbardziej brutalnej formie. No a rzecz jasna, pakt Ribbentrop-Mołotow jest realizacją już przez dwa totalitarne mocarstwa wcielające to Imperium Wschodu i Imperium Zachodu odpowiednio. Także ta historia jest istotnie stara, ale naturalnie zmieniają się bardzo instrumenty, zmieniają się okoliczności i wspomniał pan doktor o doktrynie Falina-Kwicińskiego. Ja piszę dość obszernie o tym w ostatnim rozdziale. To właśnie jest ów nowy instrument, owa kolejna linia, którą
Tylko napomknąłem w czasie odpowiedzi na poprzednie pytanie pana doktora. Kolejna linia uzależniania obszaru między Rosją a Niemcami przez wpływy moskiewskie. To jest linia uzależniania przez oczywiście linię przesyłu nośników energii, głównie oczywiście gazociągi. Odcięcie ewentualnie od możliwości budowy niezależnych dostaw energii do tego regionu. Tutaj zwracam uwagę nie tylko na tę doktrynę sformułowaną przez ostatniego ambasadora Związku Sowieckiego w RFN Walentyna Falina i wiceministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, pierwszego wiceministra Julija Kwiecińskiego, stąd właśnie ich nazwiska posłużyły za nazwę tej doktryny. A więc rury gazowe mają zastąpić czołgi. One mają tworzyć, powiedziałbym teraz, ten system kontroli nad potencjalnie nieposłusznymi krajami, które są jeszcze między Niemcami a Rosją. Ta doktryna została także uzupełniona praktycznymi działaniami, na przykład takimi, jakie wiązać można z wizytą prezydenta Putina w Polsce. Jedyna wizyta prezydenta Putina, przypomnijmy, że na Westerplatte bawił jako premier w 2009 roku, natomiast jako prezydent w roku 2002. I była to wizyta, która przebiegała jakby nadspodziewanie. Przyjaźnie się wydawało. Prezydent Putin złożył nawet kwiaty pod pomnikiem zesłanych na Syberię w Warszawie. Szereg gestów takich wydawałoby się no, otwierających ten nowy rozdział w stosunkach polsko-rosyjskich, ale natychmiast po wizycie powiało chłodem takim, powiedziałbym, arktycznym od Moskwy, ponieważ Putin nie zrealizował celu tej wizyty. Tym celem było przejęcie naftoportu przez firmy rosyjskie. Chodziło o konkretną sprawę, o to, żeby Polska nie miała przez morze, przez infrastrukturę już wtedy istniejącą, chodziło właśnie o naftoport, możliwości zaopatrywania się alternatywnego w nośniki energii, a więc ażeby została całkowicie uzależniona od tego, co może jej dać i może zabrać w każdej chwili Rosja w porozumieniu z partnerem niemieckim, głównym partnerem. To partnerstwo energetyczne, pamiętajmy, ta nowa metoda uzależniania w porozumieniu z partnerem zachodnim jest tworzona od roku 1979-80 przez Związek Sowiecki. Wtedy zaczyna się historia Wielkiej Rury, można tak powiedzieć, czy Rury Bałtyckiej, w której głównym partnerem Breżniewa jest kanclerz Schmidt w RFN. I wtedy zaczyna się także no, takie żółte, przechodzące w czerwone światło wysyłane z Waszyngtonu. Przypomnijmy, że Waszyngton nakłada wtedy, w 80 roku, to się wiązało także oczywiście z inwazją sowiecką na Afganistan, ale nakłada sankcje na producentów no, tego, co jest potrzebne do budowy wielkiego gazociągu ciągnącego ten surowiec z Jamału, z Półwyspu Jamalskiego do Niemiec. A więc już zarysowuje się wtedy, no, to są niby zamierzchłe czasy, 40 lat temu, scenariusz, z którym dziś mamy do czynienia. A więc ta nowa technika uzależniania prowokuje nowe, powiedziałbym, spotkania geopolityczne między Moskwą, a wtedy jeszcze Bonn, później Berlinem i zapala światełko ostrzegawcze w tej stolicy, która czuje się zagrożona czym? No, porozumieniem kontynentalnym, które może, no co tu dużo mówić, wypchnąć z wielkiego kontynentu, z Eurazji, mocarstwo atlantyckie, czyli Stany Zjednoczone. To rzecz jasna każdy świadomy polityki, rzeczoznawca w Waszyngtonie zdaje sobie z tego sprawę. Tak, to jest śmiertelne zagrożenie. Sam wielokrotnie tego doświadczyłem w rozmowach, że dla nich to jest po prostu instynktowne wręcz poczucie zagrożenia. I no, w tym kontekście, w kontekście rury, w kontekście tej współpracy kontynentalnej, w kontekście naszego położenia, tego, co się dzieje na Ukrainie, jaka powinna być wielka strategia Polski? Czyli jak powinien wyglądać rozdział, który no, nie został napisany, bo opisał pan o historii, panie profesorze, ale gdyby pan został zmuszony do napisania rozdziału tego, jak powinna wyglądać, bazując na doświadczeniach historycznych tysiące lat, wielka strategia postępowania na wschodzie Polski teraz, w latach 20. i 30. XXI wieku.
mając na względzie to wszystko, co pan powiedział, surowce, obecność amerykańską, Ukrainę, ULB, nasze doświadczenia, Mieroszewski, Giedroyć, prawda, nasza kultura strategiczna, jaka powinna być? No, w pewnym sensie mógłbym uniknąć odpowiedzi i stwierdzić, to pan doktor pisze ten rozdział w wielu książkach i wypowiedziach przede wszystkim, ale jeśli dociska mnie pan doktor, to spróbuję powiedzieć w ten sposób, że po pierwsze należy spojrzeć na całą dotychczasową politykę polską w tych relacjach ze Wschodem inaczej niż przyzwyczailiśmy się narzekać na tę politykę, mówiąc, to jest jedna wielka historia klęski. Otóż tak nie jest i teraz to widzimy. Ten wiersz, który wspomniał pan doktor na wstępie, wiersz Czesława Miłosza, jest odzwierciedleniem takiego poczucia właśnie ucieczki. No, ciągle cofa się ten polski szlachcic, polskość, czy szerzej może powiedzmy obywatelskość, pewna kultura polityczna pod naporem tych, co jadą, prawda, w tych papachach, tak, z pepeszą w ręce. Tutaj ta eufonia oczywiście służy poezji, papacha i pepesza, ale na jeepie amerykańskim jadą, prawda, wyspy, w dodatku, tak. Dziwne wyspy zawsze w Rosji, albo tak, jak nie atomistyka, prawda, to loty w kosmos, jak nie brudna wieś i brak żywności, to chruszczowki, tak? Ta Rosja pełna tej dzikości, dziwności. A tutaj tego jeepa przypomniałem celowo, żeby no, przypomnieć nam, ale także w pewnym sensie w roli pewnego przypomnienia Rosjanom, że owszem, odegrali bardzo istotną rolę w tej fazie wojny, II wojny światowej, w której przeciwstawili się Hitlerowi, bo Hitler ich napadł. Zapominają o tej pierwszej fazie, kiedy byli głównym sojusznikiem Hitlera, ale nie odegraliby tej pozytywnej roli, gdyby nie gigantyczna pomoc Zachodu. Rosja stalinowska, Związek Sowiecki wygrał tę wojnę z Niemcami właśnie na amerykańskich jeepach, na amerykańskich Buickach, na amerykańskich czołgach także i samolotach. To nie tylko jaki latały, Iły, tak jest, czy T-34. No o tym się zapomina, ale Zachód walnie pomógł i moim zdaniem dobrze, że pomógł Sowietom, bo wbrew niektórym mądralom, którzy uważają, że lepiej, żeby tutaj Hitler pozostał, ja się cieszę, że Hitler jednak przegrał II wojnę światową. No ale Rosja nie wygrała tego sama, tylko właśnie przy pomocy Zachodu, o czym zapomina teraz, szczycąc się tym, że może wygrać wojnę z całym światem. Na pewno nie. To jest oczywiście bzdura, to są rojenia. Rosja wygrywała zawsze dlatego, że miała partnerów na Zachodzie. W momencie, kiedy ich nie będzie miała, nie wygra niczego Rosja sama. To jest pewnego rodzaju lekcja historii. Wracam do naszej lekcji historii. Otóż ta lekcja pokazuje, że to cofanie, które skwitował także bardzo zwięźle wspomniany przez pana doktora Juliusz Mieroszewski. Mówiąc, jak to się stało, że my, którzy opieraliśmy się kiedyś o Bramę Smoleńską, gdzieś chęt za Dnieprem, znaleźliśmy się nagle na rogatkach Przemyśla. Tak, to dokładnie te mi słowy pamiętam. Tak. No otóż to nie jest prawda. Nie znaleźliśmy się na rogatkach Przemyśla, bo Rzeczpospolita jest pod Mariupolem. Rzeczpospolita jest pod Charkowem. Niezależnie od tego, jakie różnice historyczne, tragiczne wydarzenia dzielą nas z Ukraińcami, to Ukraińcy są współdziedzicami Rzeczpospolitej. I niewątpliwie to dziedzictwo odżywa właśnie w takich momentach jak ten, z którym dziś mamy do czynienia i pokazuje, że to dziedzictwo nie jest martwe, że właśnie te zaszczepione tradycje samorządu, wolności, która czasem może ujawnić swoją anarchiczną naturę, ale nie pogodzi się nigdy z autokracją, nie pogodzi się nigdy z despocją. Te tradycje, które wiążą się z Rzeczpospolitą i mają swoją swoistą mutację w postaci kozackiej wolności, one tworzą właśnie tę wspólnotę, która nie kończy się na rogatkach Przemyśla, tylko jest hen za Dnieprem. I ona wciąż nie została strawiona przez Rosję. To znaczy nie jest to taki wielki sukces Imperium Rosyjskiego i taka wielka klęska Rzeczpospolitej, ta historia. Widać, że Rzeczpospolita zostawiła dziedzictwo, które żyje i które nadal stawia, no nie tylko skuteczny opór, ale jak zaznaczyliśmy na początku naszej rozmowy, stwarza pewne nadzieje, że być może będzie to zwycięski opór.
I tak jakby Rosjanie, klasa imperialna rosyjska zdawała sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa. Jak nie doktryna Falina, to obawy Jelcyna, że będziemy się porozumiewać z Ukrainą, prawda? Jak nie słowa Mieroszewskiego, który w tym samym utworze, w tym samym dziele, do którego pan nawiązał, wspomina kolejnych ministrów spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, którzy zawsze nas podejrzewają, Polaków, że chcemy tutaj tej kontroli pomostu bałtycko-czarnomorskiego i jest to niebezpieczeństwo. Słowa Ławrowa, który właściwie w każdej wypowiedzi na temat Polski twierdzi, że my tak naprawdę tam dobrze używamy tych wszystkich sojuszników zachodnich. Pozostaje chyba otwartym pytaniem, kim my jesteśmy, jakie my sobie zadajemy pytanie, Polacy, w tym kontekście. To znaczy, czy jest w nas to, żeby się zmierzyć z tym, co niesie nam historia? To jest chyba kluczowe pytanie, które moim skromnym zdaniem III Rzeczypospolitej nie zadano wystarczająco razy, nie przerobiono tego, nie wychowywano w ten sposób ani elit, ani urzędników, ani młodzież. Bo czasami trzeba sobie zadawać pytania, prawda, które horyzontem wykraczają poza taką, wydawałoby się, doczesność, czy tu teraz. Prawda. Ja myślę, że w szczegółach to zapewne pan doktor i inni specjaliści od strategii mogą rozrysować ten plan reagowania i postępowania dalej Polski w warunkach XXI wieku. Ja bym odpowiedział na pana pytanie, jak my powinniśmy się zachować generalnie w tej relacji, w tym trudnym położeniu, sąsiedztwie z Rosją. Odpowiedziałbym najkrótszą formułą, jaką pierwszy raz wyraził kanclerz Czartoryski w czasie Konfederacji Barskiej, kiedy ambasador rosyjski namawiał go do tego, żeby przyłączył się do Rosji i zwalczania tego powstania, prawda, jakim była, najdłuższego powstania, jakim była Konfederacja Barska. Na co Czartoryski odpowiedział: Polska musi pozostać Polską. Dosłownie użył tego sformułowania, które potem powtórzy Jan Pietrzak w swojej słynnej pieśni z lat 70., śpiewanej w latach 80. zwłaszcza. Żeby Polska była Polską. Otóż wydaje mi się, że to jest najkrótsza formuła odpowiedzi na pana pytanie, zwłaszcza, że możemy zderzyć ją z radą, jakiej udziela nam główny geopolityczny strateg, może mędrzec, a może tylko mędrek, ale w każdym razie ważna postać dla rosyjskiej geopolityki XX-XXI wieku, Aleksander Dugin. W kilku rozmowach, które przeprowadzał z polskimi dziennikarzami i w latach 90. i w czasach już całkiem nam współczesnych, udziela konsekwentnie jednej rady Polakom. Odrzućcie swoje dziedzictwo historyczne. To dziedzictwo, które oparte jest właśnie na związkach z Litwą, na dziedzictwie Unii. Odetnijcie się oczywiście od korzeni katolickich, bo to wam przeszkadza. Nawiążcie do neopoganizmu, to są takie dobre tradycje, sugeruje Dugin. Po prostu przestańcie być Polakami tymi historycznymi, to wtedy polubimy się, wtedy nie musimy być wrogami, prawda? Jeżeli przestaniecie być Polakami w sensie historycznym, czyli przede wszystkim nie będziecie nawiązywali do tradycji Rzeczpospolitej i nie będziecie nawiązywali do tradycji pewnej misji przekształcania Europy Wschodniej, bardziej w Europę, mniej we Wschód. No bo do tego można sprowadzić naszą historyczną rolę w relacji z dzisiejszą Ukrainą, Białorusią czy Litwą. Otóż myślę, że tego rodzaju sugestia ze strony Dugina podpowiada nam jednoznacznie, że właśnie powinniśmy postępować odwrotnie, że powinniśmy pozostać Polakami historycznymi, wiernymi tradycji Rzeczpospolitej, wiernymi tej właśnie misji, która, tak jak bardzo słusznie pan doktor wspomniał, no nawiedza jako widmo wciąż polityków rosyjskich, dziennikarzy rosyjskich. Przypominam sobie takie artykuły w Komiersancie, to liberalne takie wielkie pismo rosyjskie w latach 90. i oczywiście dalej wydawane także, ale w latach 90. wydawało się no prozachodnie. Ale to widmo, które straszyło nawet w Komiersancie, nie mówię o jakichś radykalnie nacjonalistycznych, imperialnych pismach czy komunistycznych w Rosji, tylko właśnie o takim piśmie, rysowało mapę Rzeczpospolitej w czasie wizyty Kwaśniewskiego w Moskwie.
że Kwaśniewski to jest dziedzic Rzeczpospolitej, tego niebezpiecznego właśnie Imperium Polskiego, które chytry, niby były komunista, ale jednak on trochę za bardzo przypomina ten projekt Rzeczpospolitej, bo jeździ też do Kijowa, jeździ do Wilna, więc rysowano te mapy Rzeczpospolitej setki razy w prasie rosyjskiej jako swego rodzaju przestrogę. Widzicie, ciągle mogą nas odepchnąć od Europy tym swoim projektem historycznie, wydawałoby się zniszczonym przez Katarzynę raz na zawsze, a jednak ta hydra polska, ta republikańska wizja Rzeczpospolitej wielu narodów, no wciąż nam grozi. To jest jak memento stale się powtarzające w elitach politycznych rosyjskich. I warto to pamiętać także dlatego, że często słyszymy, kiedy mówimy o relacjach polsko-rosyjskich, ale kogo Polska obchodzi w Rosji? Przecież Polska jest kompletnie nieważna dla Rosjan. Nikt o Polsce nie rozmawia w Rosji. Jesteśmy siódmorzędnym, nawet nie trzeciorzędnym problemem dla Rosji. Otóż z punktu widzenia przeciętnego Rosjanina zapewne tak jest. Rosjanie żyją swoimi problemami codziennymi, w pewnym sensie walką o przetrwanie czy zainteresowaniem materialnymi sprawami, tak jak wielu innych ludzi. Ale w elitach rosyjskich świadomość tego właśnie, że Polska tworzy historycznie swego rodzaju alternatywną wizję Europy Wschodniej, jest niezwykle głęboko zakorzeniona, żywa, ważna i przerażająca dla tych elit. I tego się trzymajmy. To znaczy róbmy to, co przeszkadza elitom imperialnym Rosji. Tylko konsekwentnie trzymając się tego dziedzictwa Rzeczpospolitej, wzmacniając je i korzystając z sytuacji, w której Ameryka, wciąż pozostająca jednak mocarstwem numer jeden na świecie, coraz wyraźniej zdaje sobie sprawę, że stworzenie bloku kontynentalnego na największym kontynencie świata, Eurazji, obejmującego Rosję jako centralny, że tak powiem, centralne ogniwo, Chiny i ewentualnie partnerów w zachodniej Europie, wiadomo jak no, Francja kocha Amerykę, kocha inaczej, tak można powiedzieć, jak Niemcy kochają Amerykę, no też niespecjalnie, i jak i Francja, i Niemcy zerkają nie tylko ku Rosji, ale ku Chinom, prawda? Otóż tego rodzaju perspektywa jest śmiertelnie niebezpieczna dla największego mocarstwa świata. I to powoduje, nie żadne inne sentymenty, wspomnienie Kościuszki i Pułaskiego, tylko to powoduje, że Ameryka najprawdopodobniej nie opuści tego regionu, chyba że zostanie z niego siłą wypchnięta. No, tak. To musiałaby być siła rzeczywiście bardzo duża. Rosja do tego nie wystarczy. Myślę też, że chwilowo Niemcy i Francja nie dysponują taką siłą, która nawet gdyby swoje siły zaangażowali, mogła wypchnąć Amerykę z tego miejsca. A więc projekt Rzeczpospolitej pierwszy raz chyba właściwie ma szansę oparcia o siłę zewnętrzną, poważną, bardzo głęboko zaangażowaną w to, żeby ten projekt się udał. Nie dla nas, tylko dla Ameryki, żeby się udał. Ale tak się składa, że te interesy są chwilowo zbieżne, bo tylko tak na to można patrzeć. Chwilowo w perspektywie no, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Tak. Drodzy Państwo, jak sami widzicie, historia dzieje się na naszych oczach, a to wszystko też wynika z tysiąca lat historii naszego regionu. To było przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Zobaczymy też, co będzie dalej. Polska i Rosja, sąsiedztwo wolności, despotyzmu. Profesor Andrzej Nowak, gorąco polecam. Dziękuję Panie Profesorze. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.